Witam Was, moi drodzy, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Zapraszam do oglądania. Jak możecie zauważyć, mamy nowy odchowalnik, że tak powiem, nareszcie. Od razu sobie tutaj odkryjemy, bo już się zbliża na obrządek czas. Zdjęcie ładne na miniaturkę tutaj zrobimy. No i co? Trzeba wam przedstawić, że tak powiem. No to tutaj oczywiście się podnosi. No i tutaj to, co moim zdaniem jest na plus, że można sobie zawiesić. I fajnie to sobie wisi. Otworzyć można na spokojnie i karmienie bezstresowe. Tutaj są oczywiście nasze rumunki. Powiem wam, że jest im tutaj naprawdę dobrze, bo jak tam pomyślę, że one siedziały, to aż no ciężko mi pomyśleć. No ale jeszcze tragedii wtedy tam nie miały. Teraz już tu widzę, że trzeba wszystko wystawić znowu. No i ścielić, bo to są dupy niezamykające się. One srają i żrą non-stop. Wodę wszystko wypiły. No tam jeszcze im zostało, ale o, tu już wypiły ładnie. Przykrywam tamtym różowym prześcieradłem. Chociaż to nawet prześcieradłem nie można nazwać, nie wiem, buronkę może, bo no jednak trochę jeszcze zimno. Muszą mieć trochę więcej tego ciepła. Chociażby minimalnie. No, tu jeszcze weźmiemy. A, muszę jeszcze te podstawki powyciągać. No i tutaj mogę wam pokazać, że siedzi Redzia. Ta siedzi na jajach Kochina, ma 100% zalężenie. Więc bardzo mnie to cieszy przede wszystkim. Zobaczymy, może jakieś stado Kochinków ulepimy. Tutaj na razie chwilowo są te przepióreczki moje. Silki od nich wyciągnąłem i pokażę wam nowość, którą stworzyłem. Może nie stworzyłem, ale no nie widzę aktualnie. Ale z tych szeków wyobraźcie sobie. O, jest tu ten. Wyszedł mi taki ala lawendowy szek, ponieważ dorzuciłem kogutka do kurek szek lawendowego koguta. No i tak oto mi to wyszło. Są tutaj, jak wam już mówiłem, silki, bo tu ciasno już trochę te nawet mają. No i dlatego im powiększyłem tym sileczkom miejsce do biegania. Ogółem jeszcze zaraz nawet, bo już wczoraj myślałem, bo wczoraj był skręcany ten odchowalnik. Bardzo był tak spontanicznie zrobiony, na szybko. I już nie miałem ochoty wczoraj, żeby z ogródka wziąć ziemi i im gdzieś tu w rogu zrobić piaskownicę taką małą. O, jak furają, proszę bardzo. Mi się to akurat nie podoba, bo tu wyskoczyć mogą. Zobaczymy, co z tych przepiórek mi wyrośnie. Mam nadzieję. Na razie widzę najwięcej lawend. A co więcej wyjdzie, no to zobacz. Chodzi o celadony, ale jakieś tam pojedyncze czerwone takie są. Tu, gdzie? Tamo idzie. 3, 4, 5. No pięknie, wyskoczcie mi tylko. Ja was łapać już nie będę. Z tamtego, jak mi strasznie uciekały, było trzeba je łapać, a teraz profesjonalne przykrycie. To już tak uciekać nie mogę. Dobra, teraz opuścimy i przejdziemy się po to ziemię. No może za duża to piaskownica nie będzie, ale już będzie.
Oczywiście, żeby tak pięknie nie było, mam tu dla nich jeszcze pokrzywę. Znalazłem jeszcze trochę żółtego piasku. No i oczywiście ziemia okrzymkowa. No i tak by wyglądała całość. Zobaczymy, czy rumuńskie mają jeszcze instynkt kąpania się. Położę was na chwilę tutaj. A sam im teraz wstawię ostrożnie, żeby nikogo tu nie przywieźć. Tak, dobra. No i teraz wejdę tutaj do nich trochę i przesunę im, żeby mi tutaj nie stało aż tak na środku, tylko bliżej. Aj, już się ciekawie, co to jest, tutaj jest. Muszę im coś podstawić, bo o, muszę trochę się namęczyć. Nie wiem, jak te wskoczyły dwa od razu. Ale o, fajnie będą miały. Zaraz im coś jeszcze doniosę tutaj, żeby mogły wejść. No i dobra, zaczynają już powoli ogarniać, o co w tym wszystkim chodzi. Za parę dni już będzie tutaj pusto. Ale o, proszę bardzo, co tu już się dzieje. Pasza najważniejsza dla nich. Niech coś mają i od życia. Te dziecioki. O, jak wskakują. Zatrzęsienie od razu się stało. Co to tutaj mamy nowego? Ale o, ten tu najbardziej ogarnia. O! Nie trzeba im pokazywać. Mam nadzieję, że im piasek nie zaszkodzi. Tam na pewno nie zaszkodzi tak. No dobra, ja tutaj fajnie to szybko ogarnę. Wstawię im na nowo. Widzimy się za chwilę. Możecie się teraz pytać, jako ty masz wodę pewnie żółta od piasku ze studni. No właśnie, możecie się mylić. To jest woda z zakwaszaczem. Co najwyżej później wam w komentarzu dam pełną nazwę tego. Zakwaszacz, który zapobiega. Wstrzymuje rozwój salmonelli, kokcydiozy i jeszcze czegoś. Daje się to przez 2-3 doby na takie 10-litrowe wiaderko. 10 ml tego. Ostatnio leki dobierałem sobie, ale to jest wysyłkowo biorę, bo u mnie w okolicy to naprawdę, żeby coś się dowiedzieć od weterynarzy, to jest cud. Wysyłkowo biorę od takiego pana Marka. Bardzo pana pozdrawiam serdecznie. I nie wiem, czy mi po prostu dał to, bo wiedział, że to mi się przyda, czy w doliciu. Nie wiem, ja już w to nie wnikam dokładnie, ale dobrze, że wiem przynajmniej, że już coś takiego jest. Jest i no poczytałem trochę w składzie i naprawdę to jest dobre. To jakby wam przeliterować, to jest COCAID i potem jeszcze jest po myślniku CA. Kokaida, chyba to tak się będzie poprawnie pisało. No i u takich maluchów jest bardzo częsta kokcydioza. Oczywiście tfu. Wypluć te słowa, bo nic, oby takiego nic nie było. Ale wiadomo, lepiej czasami zapobiegawczo dać, niżeli potem się, tak powiem, bujać z różnymi chorobami. Co tam ta Redzia kombinuje? O, dziecioczki, jak wam się pić chce. Ale cudny ten jest. Brzydący lek. O, fajny. Będziemy z tego stada tworzyć. Fajne, już niedługo. Bo gdzieś za 3-3,5 tygodnie. Przesadziłem. 4 tygodnie. Chociaż może trochę szybciej. No zobaczymy. Oczywiście tu będzie wielka rewolucja w tym wszystkim, bo
Ptaki będą selekcyjne. Będę wyselekcjonowywać nie to, co mi się podoba, tylko to, co najlepiej do opisu danej barwy lub rasy pasuje. A te wszystkie miksiki barwne będą na wydanie. Chociaż zobaczymy, czy tak naprawdę będą. No wyjdźcie, bobaski. Daj. Zapomniałem wam powiedzieć, że ten odchowalnik ma 2,5 długości i 125 cm szerokości. Wysokości nie pamiętam ile. Chyba jak dobrze pamiętam 70 cm. Nie wiem, nie chcę was skłamać i dokładnie wam nie powiem. Ale najważniejsze, że już z broncyle mają więcej miejsca. No i tak oto rośnie cała krew rumuńska. O, jaki cudaczek. Zobaczcie, super wygląda to. Są i tu śnieżne, widzę. I te brązowe, naprawdę. Ten to jest naprawdę super. No i oby kurka urosła. Brzydka. A, nie ma przejścia tak łatwo. Musicie teraz bardziej przeskoczyć. Dobra, bo już tam w kąty wchodzą. Trzeba już się ładnie zamykać. Przykryć, żeby im ciepło było. Wszystko już mają i nic nie potrzebują więcej. Nie zwróciłem uwagi, że to już tutaj mamy w tym momencie minut na nagraniu 12. No i szybko wam pokażę. O, te rosną, muszę im pościelić, bo jak to u nich błotko. No i tutaj sileczki oczywiście. Tam jest ładna jedna kurka. O! O, ta sztuka, bardzo ładna. Podoba mi się. No i co? Tutaj mamy rudą, tam jest jajko sztuczne i prawdziwe. Dimuś zaczyna deptać. Oh, ale jak wam powiem, jak te czeremchy pięknie pachną. Tam jest... Tam są o... tam są... Tutaj o jakiś szyld, krzyż, no i tam jeszcze więcej. Dobra, bo się rozgadałem o tych czeremchach. Dimuś zaczyna deptać. 60% zalężenie ma chłopak. Czyli jednak zazdrość. Zazdrość to jednak zazdrość. No, ale cieszę się, bo naprawdę mojego Dimusia było mi szkoda. Bo myślę, że to jeszcze z Dimkiem będziemy mieli piękne lata współpracy. A co ty, misiu, tutaj wlazłaś? Tutaj jest dla malutków. Przeskakuj. Naprawdę, powiem wam, że muszę tu już zagrabić, bo one wyciągają na potęgę tą słomę i równiają tu wszystko z ziemią. Ładna tu trawa była, a tu już lecą po kolei wszystko w koło. O, tu. Niestety, takie uroki są kur. A ja się z wami żegnam. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. Do następnego. Na razie i cześć.